Po moim ostatnim filmie, w którym przedstawiłem historię Skylor, wiele osób zaczęło wypytywać mnie o losy pozostałych mistrzów żywiołów. W sezonie czwartym zobaczyliśmy ich naprawdę sporo. Mieliśmy władcę prędkości, jej grawitacji, cienia, metalu i wielu innych, a mimo tego większość z nich zniknęła po prostu bez słowa. Co się z nimi stało? Dziś postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek wam się spodoba. Zacznijmy od ogólnego spojrzenia na wszystkie te postacie, a potem przyjrzymy się każdemu z osobna. Po pierwsze, ci wszyscy Mistrzowie Żywiołów nie mieszkają w mieście Ninjago. To mogło być powodem, dla którego nie pomogli oni przykładowo w finałowej bitwie w sezonie 16. Po prostu te wieści mogły do nich nie dotrzeć. A powiem wam, że w sumie szkoda, bo z chęcią zobaczyłbym ich znowu w akcji, choć w przypadku zemstą nowych wojowników nie byliby pewnie zbyt pomocni. Tak czy siak, nasi ninja praktycznie w ogóle nie wyjeżdżają z miasta i swojego klasztoru, dlatego w serialu po prostu nie widujemy już tych wszystkich mistrzów żywiołów. Ale czy to oznacza, że nie wiemy o nich nic? No nie do końca, bo komiksy, książki i inne źródła dostarczają nam sporo informacji. Zaczniemy od Kamil, mistrzyni przemiany, ponieważ jej historia jest najciekawsza. Po turnieju żywiołów zaszyła się gdzieś nieopodal miasta ninjago i wybrała życie złoczyńcy. Dokładnie, nie przesłyszeliście się. W swojej norze przechowuje mnóstwo nielegalnych ponoć towarów, w tym nawet zwierzęta. Do tego na jej monitorach możemy zobaczyć jakąś starszą panią, więc pewnie zajmuje się ona jej śledzeniem, w sensie śledzi ludzi, a potem, wiecie, wyrównuje rachunki. <laughs> Bardzo dobrze orientuje się w różnego rodzaju technologiach, dlatego idealnie nadawałaby się do jakiegoś wątku w Prime Empire, no ale twórcy tego nie wykorzystali. Co ciekawe, podczas sezonu 9, kiedy miasto Ninjago było okupowane przez Garmadona, ona jako jeden z niewielu mistrzów żywiołów odmówiła pomocy i nie dołączyła do ruchu oporu, co definitywnie pokazuje nam, że wybrała ścieżkę ciemności i do tej pory prawdopodobnie handluje nielegalnymi towarami. Jacob to człowiek, na którego przykładzie widzimy, jak mistrz żywiołu zmienia się w zwykłego, szarego człowieka. Pewnie pamiętacie, kiedy Klaus zabrał go na karmienie swojego węża. Brzmiało to tak, jakby Jacob miał zginąć, jednak przeżył, ponieważ nie miał być on karmą, tylko miał po prostu przygotowywać jedzonko dla tego gada. Po turnieju żywiołów udało mu się wydostać z wyspyczenia i wrócić na kontynent razem z innymi, jednak stracił swój instrument, bez którego nie jest w stanie tak naprawdę walczyć. Swoją drogą później pojawił się on w sklepie Ronana. Tak czy siak, Jacob prawdopodobnie nadal żyje, jednak nie wiadomo, co stało się z jego mocą, bo nie wydaje mi się, żeby każda gitara czy inny flet nadawała się do takiej, wiecie, specyficznej walki. O bolobo nie wiemy przykładowo prawie nic, jednak swego czasu trafił on do więzienia kryptarium, i szkoda, że ta historia nie została rozwinięta, bo z chęcią usłyszałbym ją w całości. Jeśli chodzi o pozostałych mistrzów żywiołów, to niestety nie mamy na ich temat żadnych szczegółów, mimo wszystko śmiało możemy przypuszczać, że każdy żyje i znalazł sobie jakieś swoje miejsce na świecie. Karlow przykładowo na pewno mieszka w Metaloni, a Griffin Turner kręci się gdzieś na obrzeżach miasta Ninjago, chyba jako jedyny z wszystkich Mistrzów Żywiołów. I to już wszystko na dziś. Szkoda, że ten temat, wiecie, historie tych wszystkich postaci zostały praktycznie całkowicie pominięte, bo ja z przyjemnością poznałbym losy każdego bohatera, no ale nic na to nie poradzimy. Jeśli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.